Zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję Zza kulis, a naprzeciwko mnie osoba, która w takie pochmurne dni potrafi nas porwać w najbardziej melancholijne tony. Dobry wieczór, Artur Rojek. Dobry wieczór. Czy od zawsze miałeś w sobie tyle spokoju? Bo ja z podziwem go od lat obserwuję i zastanawiam się, czy tego można się nauczyć, czy z tym się trzeba urodzić. Wiesz co, ja tylko tak wyglądam. To jest jakby kompletna nieprawda. Ja nie jestem w ogóle spokojny. Wręcz przeciwnie, jestem ogromnie niespokojny. To wynika z faktu za dużej ilości pracy, za dużych marzeń, za dużej presji, czy co byś postawił w tych kolejnościach jako pierwsze? Myślę, że żadne z tych rzeczy, o których mówisz. Myślę, że to wynika to z konstrukcji psychicznej. Z konstrukcji psychicznej, z którą się urodziłem i z którą potem jakby przeżywałem życie, napotykając po drodze różne inne rzeczy, które to albo wzmacniały, albo osłabiały, ale raczej wzmacniały. To powiem ci, że dobrze ci idzie, bo wygląda jakby to życie szło jak najlepszym torem, z dobrą miną w takim razie czasami do złej gry. Niedbawem święta, więc w takim razie zapytam, czy Artur Rojek ma wymarzony prezent na święta? Oczekujesz czegoś od tego okresu? Wiesz co, ja nie mam w życiu jakichś szczególnych potrzeb, oprócz tych, które są związane z muzyką. Więc prezenty, jakby, które dostaję, są dla wszystkich z mojego najbliższego otoczenia dosyć nudne, bo zawsze marzę o tym, żeby znaleźć pod choinką kolejną płytę albo... No i jaka płyta w tym roku sprawiłaby ci jakąś radość? Czy twoi bliscy są w stanie cię jeszcze zaskoczyć? Czy ty masz tak szerokie spektrum, że ciężko trafić? Nie, oni raczej nie mają tej roli takiej, gdzie mnie czymś zaskakują. Tylko wysyłasz link. W zasadzie to jest omówione wcześniej. Okej, dobrze, to ja zapytam. 2023 to był dla ciebie udany rok? Jesteś za coś konkretnie wdzięczny? Jak sobie patrzysz tak na oś czasu tego, że mamy grudzień, a od stycznia pewnie jesteś w swoich marzeniach, w swoim biegu, w tym stresie, z którym wszyscy musimy poniekąd dobrze walczyć. Jesteś za coś wdzięczny? Masz jakieś konkretne przemyślenia na temat tego czasu? Wiesz co, generalnie jestem za wszystko wdzięczny. Od tego, że przeżyliśmy kolejną edycję festiwalu, wróciłem z nowymi piosenkami, pracuję nad płytą, na razie mi zaskakująco dobrze idzie, więc z zawodowego punktu widzenia jest dużo tej wdzięczności, ale też jakby poza zawodowo tak samo jestem wdzięczny za to, że tutaj w ogóle z tobą siedzę, że dotrwałem do tego dnia. Do grudnia. Dobrze, to w takim razie zapytam, czy ty zawodowo czujesz, że rozpędzasz się coraz bardziej? Bo kiedy cię obserwuję, to mam wrażenie, że wiek ci sprzyja. Po 50-ce forma jest świetna, uśmiech na twarzy jest, projektów co niemiara. Meczujesz się też cały czas z młodymi ludźmi, którzy tworzą też naprawdę dobre projekty. Jak ty postrzegasz swoją ścieżkę zawodową z perspektywy właśnie czasu i miejsca, w którym jesteś w tej chwili? Wiesz co, nigdy tego jakoś tam szczególnie nie planowałem. Wręcz planowałem zupełnie coś innego niż to, co się dzieje, bo jak miałem tam 30 parę lat i byłem w takiej długiej, no w zasadzie 3-letniej trasie z Mysłowic, gdzie graliśmy i w Polsce, i za granicą, więc to tego się strasznie nazbierało. Pamiętam, że podczas jednego z festiwali, na których graliśmy, widziałem na scenie zespół Igen The Stooges, czyli Iggy Popa ze swoim pierwszym składem The Stooges, który wtedy miał swoją pierwszą reaktywację. My wtedy graliśmy ze sobą często koncerty, supportowaliśmy Iggy'ego w różnych miejscach, natomiast ten festiwal był o tyle znamienny, że pamiętam, że Iggy kopulował z wzmacniaczem. Znaczy, Iggy robi różne dziwne rzeczy na scenie, a wtedy jeszcze robił jeszcze dziwniejsze, bo był miał jeszcze więcej młodzieńczej siły w tamtym czasie. To pomyślałem sobie, że jak będę w jego wieku, to nie chciałbym chyba tego robić. Tak, chyba muszę coś zmienić, bo to nie jest chyba taki... To nie jest to, co jak ja sobie z siebie wyobrażam za 20 lat. Natomiast minęło te 20 lat i... Jak blisko tego wyobrażenia jest. To znaczy, nie kopuluję ze wzmacniaczem, tak, że tak powiem dosłownie, natomiast nie brakuje mi siły, nie czuję jakiegoś rozczarowania z czasem. Wręcz czuję cały czas
w sobie jakąś potrzebę i głód robienia nowych rzeczy, więc bardzo mocno to zweryfikowałem. To nie jest też tak, że ja jestem cały czas tak, że tak powiem, rozpędzony. Ja cały czas pracuję, robię coś nowego. Zdaję sobie też sprawę z tego, że funkcjonuję już na rynku od ponad 30 lat, że jest duża grupa młodych artystów, że jest młody odbiorca, mój odbiorca jest już starszy, dlatego się też meczuję z młodymi, dlatego też szukam czegoś jakby w innych sferach. Nie robię też tego dlatego, żeby jakoś na siłę się odmłodzić, ale robię to też przede wszystkim robię to z powodu, że bardzo mnie to interesuje. Podziwiam tych ludzi. Podoba mi się młoda muzyka. Nie jestem na nią obrażony. Nie jestem obrażony na czas, w którym funkcjonuję. Nie jestem typem człowieka, który mówi, że kiedyś to było, a teraz to już jest w ogóle nic. Wręcz jakby staram się tym, co robię, czy to na festiwalu, czy w swojej pracy artystycznej, jakby pokazywać albo też próbować przekonać tych, którzy nie są przekonani, albo tych, którzy twierdzą, że wszystko, co dobre, to już jest za nimi, że tak nie jest. Artur Rojek, ciągle głodny ze mną w studiu, między innymi też. Rozmowa z zakulis, wracamy do was po krótkiej przerwie. Rozmowa z zakulis, naprzeciwko mnie Artur Rojek. Przed przerwą wspominałeś, że cały czas jesteś rozpędzony, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w takim, w którym masz szansę działać. Skąd ta pasja od tylu lat? Skąd to pragnienie, ten głód, o którym mówisz? Czy ty chcesz dalej coś udowodnić? Czy to wynika z tego, że po prostu miłość do muzyki nie zna granic i jesteś w stanie jakby od 30 lat być w nieustannym gazie? No bo życie artystyczne wymaga ciągłych podróży, wymaga ciągłego bycia w kontakcie z innymi. To bywa mocne, bodźcujące i wycieńczające. Chyba, że nie. No nie, wydaje mi się, że jeżeli coś jest twoją pasją, to ten element wycieńczenia nie jest tak aż bardzo istotny. Generalnie pasja tak mocno potrafi napędzić, że w zasadzie zapominasz o tym, że jest coś takiego jak zmęczenie. Ale w którymś momencie to się gdzieś tam wybija, bo to jest też tak, że jak nie rozróżniamy tego, co jest pracą, a co jest stylem życia, to w którymś momencie możemy się w jakimś stopniu zajechać po prostu. No to jest taki element, którego się musiałem nauczyć przez ten czas, jak w tym funkcjonuję, bo jak zaczynałem, to praca i moje jakby zajęcie w ramach jakby życia artystycznego było tak silne, że życie osobiste było raczej tak na krawędzi. Natomiast to jest jednak doświadczenie. To są lata przyglądania się temu i próbowania funkcjonowania w inny sposób. Ja funkcjonowałem w zasadzie przez 20 lat, kiedy występowałem razem z Mysłowic, to w zasadzie nie wychodziłem z samochodu. Cały czas byliśmy w trasie. Natomiast po 20 latach, kiedy postanowiłem coś zmienić, a o tej zmianie pomyślałem z jakiejś 7 lat wcześniej, zanim to zmieniłem, bo się do tego w jakiś tam sposób psychicznie przygotowywałem, to wtedy moje życie zaczęło inaczej wyglądać. I ten balans pomiędzy życiem zawodowym a osobistym gdzieś tam zacząłem odnajdywać i odczuwałem. Ja też mam taki, to też tak, w moim życiu muzyka zawsze była najważniejszym elementem. To ja tego się nigdy nie uczyłem. To nie jest tak, że mnie ktoś tym zaraził. Po prostu byłem jak dziecko, które jest w pierwszej dziesiątce najlepszych golfistów świata, a na pytanie rodziców, jak to się zaczęło, to rodzic odpowiada, wszedł do sklepu, wziął płytę DVD, to była lekcja szkolenia dla młodych golfistów i oglądał tylko i wyłącznie to. I tak stał się golfistą. W moim wypadku było mniej więcej tak samo, tylko że u mnie zaczęło się to od jednej piosenki, która
tak mną jakby potrząsnęła, że no, ta muzyka stała się dla mnie tym najważniejszym elementem. Myślę, że to wynika z jakiegoś spektrum, które chyba prawdopodobnie mam. Tak jak ktoś ma jeden temat, którym się interesuje i tylko i wyłącznie tym się interesuje, to w moim życiu było tak samo i jest tak cały czas. Muzyka jest jakby elementem, wiedza na temat muzyki. To nie jest tak, że instrument, ja nie jestem multiinstrumentalistą, nigdy nie uczyłem się grać od wczesnego wieku, nie skończyłem żadnej szkoły muzycznej, nie uczyłem się śpiewać. Natomiast wiedza muzyczna, czyli te gromadzenie informacji na temat kto, co, jaka piosenka, gdzie płyta, jak to tam muzycy i tak dalej, to było zawsze coś, czego ja się nigdy nie musiałem uczyć. To po prostu we mnie wpadało. Wszystko inne sprawiało mi problem. Mówiłeś też, że był taki moment, w którym miałeś obsesję na punkcie Pink Floyd. Rozumiem, że... To właśnie to była ta piosenka. Okej. Okay. Która konkretnie? Wiesz co, to była piosenka Another Brick in the Wall. Ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Wszedłem do pokoju mojego kumpla, który miał starszego brata, bo my jako siedmiolatkowie nie słuchaliśmy jeszcze takiej muzyki. I akurat w jego pokoju leciała ta piosenka, w której refren śpiewają dzieci. I zapytałem się tego starszego brata, mówię, Arek, co to jest? A on mówi, no to jest taki zespół Pink Floyd, a te dzieci, które śpiewają, straciły rodziców na wojnie. To jest oczywiście nieprawda, ale zapamiętałem tą historię tak mocno, że chyba po raz pierwszy poczułem, że muzyka ma tak silny emocjonalny ładunek i tak może silnie emocjonalnie uderzyć w człowieka przez tą właśnie fikcyjną historię o dzieciach, które straciły rodziców na wojnie. O tej fikcji, ale bardziej trochę też o życiu, które przed nami, bo będziemy rozmawiali po przerwie o tym, co w 2024, a z tego co wiem, Artur Rojek nie zwalnia tempa, więc o tym wszystkim zza kulis już po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę. Rozmowa zza kulis, naprzeciwko mnie Artur Rojek. Przed przerwą rozmawialiśmy o twojej pasji do muzyki, o tym, że ona nie ma granic, o tym, że tak naprawdę cały czas jesteś głodny poznawania nowości. Czy to stało się twoim też takim oczkiem w głowie do tego, by rozpocząć przygodę z Off Festiwalem? Ta potrzeba stworzenia, wynajdywania ludzi, którzy oferują taką muzę, która... Już teraz wiemy, na ten moment pozycjonuje Off Festiwal w topowej dziesiątce na świecie. Jeżeli chodzi też o Europę Wschodnią, to jest miejsce, w którym naprawdę możemy się tej muzy dobrze nauczyć. No i podejrzewam, że jako dyrektor, ojciec, założyciel masz w tym duży kawałek swojej podłogi, którą zagospodarowujesz na pewno artystami, na których ty zwracasz uwagę. No, jakby pomysł na to, żeby robić festiwal był, wynikał z różnych rzeczy. Pierwsza to taka, że ja zawsze to robiłem. W pewnym sensie zawsze wynajdywałem rzeczy, które mnie interesowały i to największą frajdę mi jakby powodowało to, że mogłem po raz pierwszy komuś coś zaprezentować. I to zaczęło się od towarzystwa, nie wiem, 5 kolegów, potem 10-20 kolegów, potem jak byliśmy razem w zespole, to ja byłem z tych, którzy wsiadali do samochodu i mówili, panowie, muszę wam coś puścić. No i w zasadzie zajmuję się tym cały czas, tylko teraz na skalę trochę większą niż wtedy, bo w momencie, kiedy w 2006 odbył się pierwszy festiwal, to teraz moje życie polega mniej więcej na tym samym. Cały czas tylko wynajduję pierwszy weekend sierpnia mówię, słuchajcie, muszę wam coś ciekawego pokazać, puścić. A z drugiej strony też jakby nigdy w życiu się nie chciałem, mam też coś takiego, że nie lubię się koncentrować na jednej rzeczy. Jakoś tak zawsze szukam drugiej, trzeciej, czwartej nogi i to jest to chyba jest taka rzecz, która mi nie odpuszcza i do tego festiwalu też się przygotowywałem przez długi czas. Ja nie byłem uczestnikiem żadnych festiwali. Ten festiwal nie powstał dlatego, że ja byłem miłośnikiem festiwali. Ja na festiwalach grałem jako muzyk, ale nigdy w nich nie uczestniczyłem jako widz. W momencie, kiedy zacząłem jeździć po świecie i grałem na różnych wielkich, mniejszych, większych festiwalach, dopiero wtedy zobaczyłem, co to znaczy festiwal. W Polsce w 2006-2005 roku nie było zbyt wielu festiwali. Odbywał się, nie wiem, 4. edycja Open Era, był przystanek Woodstock, Jarocin i to wszystko. Ono, oczywiście był jeszcze Sopot Festiwal czy Opole, ale z takich festiwali, które potem zaczęły przybywać po 2006 roku, wtedy nie było zbyt wielu festiwali. W 2006 roku powstały 3 festiwale. Powstał OFF, powstał Audio River i powstała Nowa Muzyka. Potem z roku na rok tych festiwali było więcej.
No, to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie. Pytanie dotyczące tego, co przed nami w 2024. Dzisiaj już wiesz, że stworzenie festiwalu to nie lada wyzwanie. Kiedy obserwowałem waszą stronę internetową, piękna oś czasu pokazująca, co roku się działo, jakie pocztówki zbieraliście, jakie sytuacje was kształtowały. 2023 jakbyś opisał z perspektywy OFF Festiwalu na tej właśnie osi czasu? No, przez te kilkanaście lat przeżyliśmy bardzo taką burzliwą historię. Zdobyliśmy bardzo dużo doświadczeń, bo tak jak mówiłem wcześniej, w 2006, kiedy zaczynaliśmy, to w zasadzie wszystko dla ludzi było nowe. Zespoły poza Polski zaczęły dopiero do Polski przyjeżdżać. Wcześniej tego nie było. Wcześniej, żeby zobaczyć jakiś ciekawy zespół, musiałeś jechać do Berlina albo do Pragi. Od 2006 zaczęło się to zmieniać. Był bardzo dynamiczny wzrost wszystkich festiwali, w tym też OFFA. Po czym gdzieś w okolicach 2012-2014 roku tych festiwali było tak dużo, że my też jako organizatorzy musieliśmy się z tą rzeczywistością mierzyć. 2023 rok był bardzo ważnym, myślę, że dla wszystkich festiwali rokiem, dlatego że to był pierwszy rok po dwuletniej pandemii, kiedy festiwale odbywały się, można powiedzieć, tak od początku. 2022, czyli rok wcześniej, to był festiwal, gdzie wiele festiwali funkcjonowało na zasadzie jakby trochę publiczności, która kupiła bilety przed pandemią, trochę publiczności, która kupiła bilety po pandemii. Więc ten powrót był dla wszystkich bardzo odczuwalny, bardzo mocny, taki wręcz emocjonalnie bardzo, bardzo ważny i myślę, że wielu się z tego czuło zadowolonych. Natomiast 2023 to był taki pierwszy rok, kiedy trzeba było postawić wszystko od początku. To nie był łatwy rok dla promotorów festiwali, natomiast w przypadku OFFA udało się to wszystko bardzo dobrze posklejać i cieszymy się, że możemy z perspektywą następnego roku myśleć o kolejnej edycji, bo to już będzie 18. edycja festiwalu. No to skoro zaraz będziecie pełnoletni, to wiem, że masz dla mnie fajne informacje. Wracamy po krótkiej przerwie i będziemy ogłaszać z Arturem Rojkiem. Słuchajcie nas dalej. Wracamy po krótkiej przerwie. Zza kulis naprzeciwko mnie Artur Rojek. W 2007 Rzeczpospolita pisała o OFFie: świeżość, nowoczesność, szerokie horyzonty. Ta impreza przełamuje stereotyp Śląska jako regionu, w którym obumarło życie kulturalne. Czy dzisiaj coś do tego byś dorzucił? Że to prawda była. Bo w tamtym czasie Śląsk był postrzegany jako taka biała plama na mapie kulturalnej Polski. Tam za dużo się nie działo. Śląsk był znany z metalmanii, z rawy blues i na tym się skończyło. Zresztą wtedy już chyba metalmanii nie było. Więc to był taki czas, kiedy zaczęła następować powoli zaczęła następować dosyć istotna zmiana, która też była napędzona przez, nie wiem, czy pamiętacie, albo może nie pamiętacie, taki challenge, który się nazywał Europejska Stolica Kultury. Wtedy kilka miast, między innymi Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, zgłosiło się do tego konkursu. Wszyscy wtedy zrobili wielkie oczy, że Katowice w ogóle z czym? Natomiast ten program i ten pomysł, to wszystko, co się wokół tego działo, to był bardzo duży impact do tego, co się działo później na Śląsku, do tego, że coraz więcej istotnych rzeczy z dziedziny kultury zaczęły na Śląsku funkcjonować i Katowice przeżyły bardzo mocną, mówię, tutaj się koncentruję na Katowicach, Katowice przeżyły bardzo mocny rozwój. To był 2010 rok, kiedy OFF przestał się odbywać w Mysłowicach, a w 2010 odbył się po raz pierwszy w Katowicach. Dzisiaj już wiemy, że Katowice to dobre miejsce, żeby gospodarować taką wyjątkową też imprezą z perspektywy położenia. Ta lokalizacja przyciąga coraz więcej osób. Wiesz co, ta lokalizacja jest lokalizacją optymalną na taki festiwal, jaki my sobie wymyśliliśmy. OFF nie jest festiwalem gigantycznym, to nie jest wielki festiwal, to jest festiwal, o którym od lat mówimy, że jest festiwalem butikowym, czyli jak wizyta w dobrze zaopatrzonym sklepie, w dobrej jakości produkty. Ja też tak staram się układać line-up każdego roku, żeby ten festiwal
tak jak w 2007 przełamywał bariery, czy zaskakiwał, czy inspirował, tak samo ma też inspirować, zaskakiwać. Czy to w następnym roku, czy na kolejnych edycjach. Taka jest zasada przy OFF-ie. Raczej nie sugerujemy się tym, co podpowiada nam, że tak powiem, rzeczywistość komercyjna, tylko tym, co w muzyce jest ciekawe i wartościowe. I to jest moje podejście. Jak to kiedyś jeden z moich kolegów, promotorów festiwalowych, powiedział, że festiwale są w pewnym sensie odbiciem osobowości ich promotorów, czyli tych ludzi, którzy za nimi stoją. Ja jestem taki, jaki jestem, dlatego ten OFF jest taki, jaki jest. Czy ten OFF w takim razie może być postrzegany twoim zdaniem jako taki barometr wyboru artystów? Kogo wybierasz na następny rok z tych osób, które już ogłosiłeś? Wiemy też, że dwa ogłoszenia przed nami niebawem. Jakbyśmy mogli powiedzieć naszym słuchaczom, kogo w tym roku Artur Rojek czuje najbardziej, to kogo byś wskazał? Wiesz, jeszcze niewielu ogłosiliśmy. Dopiero jesteśmy po pierwszym ogłoszeniu, gdzie między innymi w tym ogłoszeniu znalazł się Future Islands, Bakar, czy Black Winter Wells, czy Debbie Friday. To są debiutanci, to są młodzi artyści, którzy są na fali wznoszącej. Z tych wszystkich, których ogłosiliśmy w tym pierwszym, najsilniejszą nazwą jest Future Islands, który wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Myślę, że ma dużą rzeszę fanów. I Bakar, który jest młodym Brytyjczykiem o takiej bardzo dynamicznej, rosnącym zainteresowaniu wokół niego. Czy to jest barometr? Nie wiem. To są moje personalne wybory. Czasami udaje mi się trafić na zespół, który po latach okazuje się wielką, wielką gwiazdą, wielkim, znaczącym zespołem w kategorii muzyki w ogóle na całym świecie. Między innymi tak było z zespołem The National, który pierwszy koncert w Polsce grał na OFF-ie w 2009 roku. I jeszcze z kilkoma innymi, które miałem to szczęście, że akurat zabukowałem ich gdzieś na początku. Natomiast tego nie da się też do końca przewidzieć. Natomiast jeżeli coś robisz z taką dużą wnikliwością i kierujesz się pasją, i to nie jest tylko taki po prostu wybór, bo ktoś ci gdzieś coś o czymś opowiedział, to ci się spodobało. Nie, to jest podparte ilością godzin spędzoną w tym wszystkim i latami, które w tym jesteś. No to jest jak nie wiem, jak mechanik samochodowy, który od 30 lat dłubie w silnikach, to on wie na temat silnika dużo więcej niż ten, który dłubie w nim od roku. O tych silnikach samochodowych i o tym, co gra w duszy Arturowi Rojkowi, będziemy rozmawiali dalej w podcaście, do którego was serdecznie zapraszamy. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Za audycję. Zostańcie z nami, bo dobrze się rozmawia. Słyszymy się w podcaście zza kulis oczywiście. Kłaniam się nisko, Max Berry. Zapraszam za tydzień, a moim gościem był Artur Rojek. Rozmowa zza kulis, a naprzeciwko mnie Artur Rojek. Jesteśmy w podcaście, więc możemy rozmawiać o wszystkim. Cieszysz się? Jasne. Chciałem zapytać, czy OFF to jest takie miejsce, które może być też z twojej perspektywy odbierane jako międzypokoleniowe? Wiesz, no tak się dzieje w naturalny sposób. No, w momencie, kiedy robisz po raz 17 festiwal, no to masz tą świadomość i to szczęście, że są tacy, którzy są z nami od początku, od 2006 roku. Wtedy mieli o 11 lat, nie, czekaj, ile? Tak, o 17 lat mniej. Dzisiaj to nie są ci sami ludzie, są starsi. Dzisiaj już mogą zabierać na taki festiwal swoje dzieci. Tak, i tak się dzieje rzeczywiście. Na OFF-ie w tej skali, którą my robimy, czyli festiwalu, który ma pojemność 15 tysięcy i jest dosyć kompaktowy, gdzie wszystko jest bardzo blisko i atmosfera tego festiwalu jest przyjazna też przez tą przestrzeń, w którym się ten festiwal odbywa na Dolinie Trzech Stołów w Katowicach. Tam możesz zobaczyć bardzo dużo takich obrazków, gdzie rodzice są z dziećmi, gdzie to wszystko jest takie przy okazji bardzo harmonijne. To nie jest nic na siłę. Natomiast czy to jest jeszcze ta międzypokoleniowość? Jest coś takiego w ludziach, że z czasem osiągają takie bardzo duże poczucie sentymentu do tego, co było, o czym gadaliśmy wcześniej. OFF zawsze był takim festiwalem, który uczył przez muzykę, przez tych artystów, których dobieraliśmy,
uczył otwartości, otwierał ich, starał się ich inspirować, starał się im mówić, żeby nie zamykali się na jeden gatunek, więc ta eklektyczność tego festiwalu zawsze była dla mnie bardzo istotna. I teraz z perspektywy czasu z kolei budując line-up, ja już mam nie tylko jakby swoje pokolenie w głowie, czy też pokolenie 10 lat mniej, ale mam też pokolenie tych nastolatków, którzy chłoną muzykę bardziej niż my dzisiaj, bo dla nich muzyka jest głównym tematem życia. Więc dobierając tych artystów, staram się też jakby pokazać tym, którzy są troszeczkę dalej, żeby nie zamykali się na to, co dzieje się tam. Żeby słuchali tego, co ich dzieci im podrzucają, żeby się nie obrażali. Czyli w zasadzie wykonujemy tą misję jakby tą samą, co kiedyś, tylko teraz dodaliśmy ten aspekt. Słuchaj, jesteś wychowany na ofie, ale nie możesz się zamykać na to, co było, tylko musisz się otworzyć na to, co jest teraz. Więc ty jakoś tak mam nadzieję, że w miarę umiejętnie zaczynam to mieszać ze sobą i daje to taki efekt, że wśród tych starszych bywalców pojawiają się po prostu młode osoby, na czym mi bardzo zależy i z czego się cieszę. Czyli ofa mogę podarować zarówno ja swoim rodzicom, jak i jakbym dostał ofa, to według ciebie powinienem się ucieszyć, bo dostarczę sobie konkretnej wiedzy, a oprócz tego zajebiście spędzę czas. No to tak, dokładnie w taki sposób chciałbym, żeby do tego festiwalu ludzie podchodzili. Z jednej strony będąc na koncercie, ja nie wiem, Iggy'ego Popa, czy nie wiem, Patti Smitha, z drugiej strony będąc na koncercie Central Cee czy Pusha T. To nie jest łatwe zadanie, dlatego że młodzi ludzie raczej skierowani są na to, co jest tylko dla nich, więc to też jest praca, żeby właśnie nie tylko tych starszych, ale też i tych młodych przekonywać, że warto tam być i warto też posłuchać tego, co z kolei było istotne kiedyś, bo ja pamiętam swój czas, kiedy miałem tam, nie wiem, naście czy tam 20 parę lat. Ja słuchałem tylko tego, co jest nowe. Tak byliśmy wychowani jakby w Polsce, że byliśmy głodni nowego. Nie mieliśmy żadnego pociągu do klasyki. Na świecie tak nie wygląda. Generalnie na świecie, kiedy, że tak powiem, kultura rozwija się w taki bardzo naturalny sposób, ludzie mają dużą wiedzę na temat tego, co było i na temat tego, co jest. I taką pracę staramy się wykonywać. Roger Waters, jak go ktoś ostatnio zapytał o The Weeknd i Drake'a, to wspomniał, że jakby nie ma bladego pojęcia, kim ci panowie są. Oczywiście życzy im wszystkiego najlepszego. I że on jest najlepszy. Tak, i że on jest najlepszy. Mhm. Czy ty uważasz, że obiektywizm i podejście do muzyki wraz z nabytym doświadczeniem cały czas powinno być jednak takie bardzo pokorne, nawet jak jesteś artystą 30-letnim, który no, jest starym wyjadaczem i doświadczenie na polskiej scenie muzycznej ma ogromne? Czy tak powinno być? Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie mogę nikomu kazać, nie, żeby jakie tak... Jakie jest twoje postrzeganie na to? Moje postrzeganie jest takie, że ja się interesuję po prostu muzyką cały czas tak samo. Dla mnie wszystko jest istotne i to, co jest nowe i to, co jest stare. Wiadomo, że gdzieś tam sentymentalnie wracam do tego, co mnie kształtowało, tak jak dzisiaj muzyka kształtuje moich synów, to ja też mam takie rzeczy, które mnie kształtowały. Moi synowie na pewno będą wracać do tego czasu, w którym teraz są i przypominając sobie to, co było, ja też wracam do tych czasów. Natomiast pasja, jakby, którą mam, jakby naturalnie mnie nie blokuje na to, co się dzieje obecnie. Wręcz mnie nakręca. I myślę, że też taka sytuacja daje ci też ogromnie dużo świeżości do w ogóle patrzenia na świat, jeżeli się nie zamykasz na to, co jest. A uważasz, że żeby się nie zamykać, mieć otwartą głowę, trzeba być w dobrej formie, czy trzeba po prostu być właśnie cały czas głodnym? Byłeś kiedyś najedzony już tym, co zrobiłeś? Nie, chyba nie. Miałem takie momenty, kiedy byłem rozczarowany, albo miałem takie momenty, kiedy byłem zmęczony odrobinę, ale to zawsze wynikało z tego, że zawsze to wynikało z jakiegoś konfliktu, tej mojej pasji z czymś. Natomiast
Czyli konfliktu tworzenia na takich zasadach, jak chcesz, albo tak, składu osobowego. Tak, tak. Albo ludzie, albo sytuacje, albo, i to albo z perspektywy czasu. Zderzenie życia zawodowego z osobistym. Ja tych powodów, dla których chciałem milion razy to wszystko rzucać, miałem bardzo dużo. Czy to dotyczyło, nie wiem, zbyt dużej ilości godzin spędzonej w trasie, a zbyt małej ilości godzin spędzonej w domu, czy, nie wiem, długości pisania tekstu, kiedy czasami masz tak, że że piszesz tekst i po prostu ci nie idzie, no i siedzisz nad jedną piosenką, nie, 2 miesiące, czy tam 3 miesiące. Nad Beksą siedziałem 3 miesiące, więc ja podczas tych 3 miesięcy ja tą robotę chyba 100 razy rzucałem. Stwierdzałem, że to jest w ogóle niemożliwe, ja się tego nie nadaję, ale finalnie jak już ta piosenka wyszła i ją teraz śpiewam, to myślę sobie, że warto było. Więc takich konfliktowych sytuacji w życiu miałem bardzo dużo. Czy u ciebie wszystko, co dobre, rodzi się w bólach w takim razie? Często tak było. Ale to nie jest standard, to nie jest zasada, że tak musi być. A jak jest teraz? Bo mówisz, że akurat dobrze ci idzie. Teraz zaskakująco dobrze mi idzie i mam dużą przyjemność. Zobaczymy, jaki będzie efekt, jakie będzie przyjęcie, bo może mi się coś wydaje. Może mi się podobać. Ale ty muzycznie też ewoluujesz. Sam odczuwasz to? No to jest tak jak z tą pracą dyrektora artystycznego festiwalu. No, kiedy zaczynasz budować line-up i starasz się popatrzeć na to wszystko szeroko, nie tylko pod względem gatunku, ale też grupy odbiorców, no to w moim życiu artystycznym też tak jest, że ja szukam, że cały czas te takie nie do końca standardowe akcje najbardziej mnie pociągają. To znaczy zrobić coś, czego po mnie nie oczekują. O, tak to jest, to mnie nakręca. Okej, mówisz jednocześnie, że przez 7 lat przygotowywałeś się do tego, by odejść z Mysłowic. Nakręcałeś się wewnętrznie, czy szykowałeś na to, by sprostać też swoim wymaganiom względem siebie, jeśli chodzi o karierę solową? Dlaczego to tak długo trwało? Wiesz co, no, ten związek był bardzo silny. To jest to wszystko, co było w Mysłowic, to było czymś takim ogromnie emocjonalnym. Ja ten zespół zakładałem, kiedy w zasadzie ważyło się moje życie, w którą stronę to wszystko pójdzie. Ja z wykształcenia w ogóle nie mam nic wspólnego z muzyką. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i to wszystko działo się, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Potem, kiedy już spotkaliśmy się w tym docelowym składzie i nagraliśmy pierwszą płytę, to w zasadzie ja nie miałem żadnych planów, że ja nagram drugą, trzecią, czwartą. Nie miałem żadnych planów kariery. Ja po prostu chciałem postawić sobie płytę na półce obok tych płyt innych zespołów, które lubiłem. Natomiast medali za pływanie. Ale natomiast to się bardzo, bardzo szybko, dynamicznie rozwijało i tego było coraz więcej. Ta popularność zespołu była w pewnym momencie bardzo duża. Potem zaczęliśmy grać dużo koncertów za granicą. Były plany na to, żeby Mysłowic zafunkcjonowało poza Polską. I też pojawiły się różne z czasem, że tak powiem, nieporozumienia. Animozje, walki o, że tak powiem, kawałek czegoś tam. To nie był taki moment, w którym możesz decydować tak po prostu szybko. Ja też chyba nie należę do takich osób, które decydują bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką ważną rzecz w twoim życiu, kiedy masz świadomość, że coś bardzo dużego zbudowałeś, a teraz nagle chcesz zrobić zwrot w innym kierunku. No, to wymagało czasu, żeby się do tego przygotować. A kiedy jesteś frontmanem, kiedy jesteś założycielem, kiedy jesteś liderem takiego zespołu, da się od niego odejść w ogóle w takim satysfakcjonującym dla reszty standardzie? Czy taka dla możliwość reszty? Nie istnieje? Czyli dla reszty zespołu, kiedy jesteś nieodzowną jego częścią, kiedy publiczność kojarzy was jakby wszystkich razem, kiedy wiadomo, że Artur Rojek idący w solo stronę dalej będzie funkcjonował, a co z zespołem nigdy nie wiadomo. To znaczy, wiesz co, ja nie wiedziałem, czy to zafunkcjonuje. Ja wiedziałem, że ja muszę coś zmienić. Wiedziałem, że muszę zrobić coś innego. Przez wiele, wiele lat miałem takie uczucie w sobie, że nie chcę być tylko kojarzony z tym. Muszę zrobić coś jeszcze. Dlatego robiłem w trakcie już, kiedy byłem w Mysłowic, z różne inne rzeczy. Czy zakładałem inne zespoły, czy kolaborowałem z różnymi innymi artystami.
prowadziłem audycję w radiu, pisałem artykuły do gazet. No to generalnie robiłem bardzo dużo różnych rzeczy, żeby w jakiś tam sposób udowodnić w sobie, to, bo taką moją potrzebę, że potrafię jeszcze coś innego. I to nigdy nie jest rzecz, która następuje w satysfakcjonującym dla wszystkich momencie. My rozstając się nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Zespół zostawał, czwórka zostawała, ja odchodziłem, ja byłem sam. W naszym zespole nie było czegoś takiego, że wszystko robił jeden, a reszta tylko mu, że tak powiem, towarzyszyła. Tam to była kolaboracja, tam wiele rzeczy powstawało wspólnie, albo trzy osoby pisały teksty, trzy komponowały. My byliśmy też zespołem w pełni demokratycznym. Wszystko, co było w tym zespole, co wychodziło z tego zespołu, albo co przychodziło do tego zespołu, było dzielone porówno od początku, kiedy funkcjonowaliśmy. Pamiętam, że jak odchodziłem od zespołu, to miałem taki sen, że już to wszystko się wydarzyło i gramy wspólny koncert. To znaczy wspólny. Ja gram już solo, a chłopaki są razem. Pamiętam, że w tym śnie miałem coś takiego, że na ich koncercie było pełno ludzi, a na moim nikogo. Więc ten strach wewnętrzny, że to się nie uda, bardzo mi mocno towarzyszył. Natomiast ta chęć, że tak powiem, pójścia dalej była silniejsza. Ale to, co się wydarzyło potem, to kompletnie nie było, to nie był żaden plan. Jeżeli ktoś myśli, że ja miałem jakiś plan, to nie było planu. Po prostu miałem spróbować, zaryzykować, zrobić coś innego. No i tak robiłem. Za rok, w 2024, mija 10 lat od wydania płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Dzisiaj już wiesz, jak ta droga twoja się odbywa. Patrząc na to z perspektywy czasu, jesteś w stanie stwierdzić, że sen o tym, że twoja publiczność nie przyjdzie, był tylko i wyłącznie koszmarem? Wiesz co... Nie zdziwiłbym się, gdyby mi się jeszcze raz coś takiego przyśniło. Cały czas żyję w takiej, wiesz, nie ma nic na zawsze. No. Dzisiaj jest okej, okay, jutro może być nie okej. Okay. To cały czas jakby trzeba, cały czas trzeba walczyć. Cały czas trzeba jakby pilnować tego, żeby to toczyło się tak, jak mniej więcej, jak sobie to wyobrażasz. Myślę, że nigdy nie miałem w sobie takiej stuprocentowej pewności, że będzie dobrze, że kolejnym razem znów się uda. To zawsze towarzyszy temu jakiś strach. Taką mam konstrukcję, więc ten spokój jest pozorny. Ten strach cię napędza? Czy mnie napędza? Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Bo to jest takie uczucie, które... każe ci ryzykować i każe ci pójść do przodu, natomiast mając takie uczucie w sobie, no to jest dosyć męczące, nie? Żeby tak funkcjonować. W destrukcję nie. Ale w gorsze stany na przykład? Ty jest w ogóle... Nie, ja się już nauczyłem się z tym jakby funkcjonować. Wiem, że taki jestem. O, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, jaki jesteś, to myślę, że łatwiej ci jest, że tak powiem, swoje stany zrozumieć, albo przynajmniej, albo nie dać się, że tak powiem, przez ten stan przygwoździć i przycisnąć. A jaki jesteś? Jaki ja jestem? Ja jestem różny. A ten stan twój, który cię przygwoździ, czasami daje później efekt w pracy artystycznej post factum, czy tak jak gdzieś tam wiemy z tych, powiedzmy, takich kanonów, że w smutku często powstaje coś najpiękniejszego. Czy ty też w smutku tworzysz najpiękniej? Wiesz co, to jest prawda, że te wszystkie ważne rzeczy, które może nie tyle, że wszystkie, bo nie wiem, czy tak jest w każdym wypadku, natomiast wiele ważnych rzeczy powstaje zwykle w takich dosyć kryzysowych momentach dla artystów. Natomiast... teraz na przykład pracując nad piosenkami, nie czuję, że jestem w jakimś ultrakryzysowym momencie, natomiast czyli jak wracam... Czyli urywa łeb mi od problemów, które mam w sobie, to niekoniecznie jest tak, że je masz. Nie, ale to są czasami rzeczy, które miewasz, które masz w głowie, że coś takiego było. Myślę, że na przykład pisząc teraz rzeczy na nową płytę,
Mój stan nie jest takim stanem, którym mógłbym powiedzieć, że jestem w kryzysie, natomiast wracam do rzeczy takich, które przeżyłem, wracam do rzeczy, które były z mojej perspektywy są istotne. Myślę, że to jest najważniejsze dla artysty, żeby wracać do rzeczy, które są dla ciebie istotne, które rezonują z twoim wnętrzem i wnikać w to, niekoniecznie co jest teraz, ale to, co budowało, co jest teraz. Czyli troszeczkę patrzeć do tyłu. Myślę, że te wszystkie najważniejsze rzeczy, one muszą być bardzo mocno związane z twoimi takimi głębokimi przeżyciami. Przynajmniej w moim wypadku tak jest. No tak, też otwierałeś płytę Lato 7-6. To tak. Dosyć istotne przeżycia w twoim życiu. Czy te powroty to jest taka już zamknięta często droga, czy jak na terapii musisz się rozdrapać, żeby tam wejść? Wiesz co, czasami trzeba się rozdrapać, czasami zaskakuje siebie nawet, że takie zdanie mi wyszło i mówię, Boże, ale to jest prawda. Nigdy sobie tego wcześniej nie powiedziałem, ale tutaj siedząc ten trzeci miesiąc nad tym tekstem, nagle wychodzi mi zdanie, które w jakiś bardzo mocny sposób mnie określa. Nawet ten tytuł płyty z pierwszej, z 2014 roku, składam się z ciągłych powtórzeń, jest bardzo prawdziwy. Jest i bardzo określa, na pewno mnie określa. Kundel cię też określa? Tak, w przypadku Kundla chciałem zwrócić uwagę na element zwykłości. Tu nie chodzi o Kundla, czyli o tego takiego nie wiadomo co i tam jesteś nieistotny, tylko bardziej chodziło o ten element zwykłości, który w jakimś tam okresie czasu zacząłem odczuwać, że zwykłe nie jest sexy, że dzisiaj już nie możesz być zwykły. Dzisiaj wszyscy muszą być niezwykli, więc bardziej chciałem, jakby żeby ta płyta była poświęcona zwykłości, takiej trochę wymazanej, wypchanej przez te takie trochę wymyślone piękno. A teraz co dookreślasz najbardziej? To teraz, w tym momencie, kiedy pracuję? Wiesz co, nie mogę ci powiedzieć, bo nad tym jeszcze pracuję. Natomiast to są wszystko rzeczy, które przeżyłeś. To jest wszystko to, co było. No, cały czas pracuję tak samo. To są wszystko rzeczy, które mnie budowały albo które mnie budują, które są dla mnie istotne, które, nie wiem, mówię dzisiaj z perspektywy już nie 30, tylko 50-latka, który ma dwoje dzieci. No właśnie. Ja z tej perspektywy tego nieco młodszego też pytam, czy te stany niepewności w życiu, tych trudnych momentów dzisiaj, patrząc na to z jakimś takim, wiesz, zapasem czasowym tego, co już przed tobą jest, ale też i tym, co za tobą. Czy ty masz jakieś takie sposoby na swój rytuał twórczy, na to, że inaczej podchodzisz, bardziej ważysz emocje? Jesteś już w tej chwili jak taki maestro, który wie, jak wejść w konkretne luki, wie, jak z nich wychodzić. Nie popadasz w to tak bez reszty? W związku z tym, że mam bardzo dużo wątpliwości takich związanych z oceną, to nie mam żadnych takich standardów, żadnych takich reguł. Myślę, że częściej towarzyszy mi takie uczucie, że robię coś od nowa, albo że składam się z nie ma czegoś takiego, że to wszystko, co się już wydarzyło, że to jest na tyle istotne, że już jestem teraz taki w ogóle mistrz i siadamy w ogóle i będzie dobrze. Nie ma czegoś takiego. To, co było, jest jakby rzeczą, na zasadzie częściej mogę powiedzieć, udało się, ale nie wiadomo, czy się uda teraz. Więc takie mam podejście. A masz takie podejście też do niektórych etapów, że nie lubisz do nich wracać? Do piosenek, do albumów, że uważasz, że to już jest coś, co oddałeś światu i niekoniecznie chcesz tam zaglądać z powrotem? Wiesz co, miewałem takie momenty w życiu zawodowym, że nie chciałem do pewnych rzeczy wracać, bo stwierdzałem, że są słabe, że są niedobre, że to nie wyszło. Natomiast teraz już jestem jakoś tak bardziej chyba w stosunku do tego wyluzowany. No nie właśnie ma, widzę, nie że ma. Teraz na koncertach też częściej goszczą, nazwijmy to, szlagiery, że potrafisz stworzyć nowy, powiedzmy, nową sytuację do tych wszystkich utworów, które kiedyś stawały się zapomniane. To wynika właśnie z takiego ukonstytuowania już siebie, że masz do tego większy luz? A
akurat wracam do piosenek, które nie należały do tej grupy, których nie lubiłem i do których nie wracałem. Akurat... Czyli te, które są, wiemy, że są głęboko w twoim tak, sercu. Tak, to są takie rzeczy, które były istotne i też zdaję sobie sprawę, jak bardzo istotne są dla ludzi po latach. Natomiast do pewnych rzeczy nie wróciłem, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że już nigdy do nich nie wrócę. Teraz jestem bardziej wyluzowany, tak jak powiedziałem, i być może kiedyś do nich wrócę. Powiedz mi, jakbyś miał pisać swoją biografię i otworzyć ją pierwszym zdaniem, to co mogłoby paść w tym pierwszym zdaniu, jakbyś je napisał? Zadajesz mi to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co bym napisał. Nie wiem, nie mam pojęcia. A w którą stronę w tej chwili najbardziej byś chciał podążać z perspektywy marzeń, pragnień, celów? Wiesz co, nie mam planu. Nigdy nie miałem jakiegoś planu na następne lata. To jest tak raczej dla mnie obce. Raczej myślę w kategoriach małych kroków. Którą stronę? No, na pewno w taką stronę, żeby czuć się zadowolonym z tego, że funkcjonuję w takim, a nie innym miejscu i w takim, a nie innym czasie i wśród takich, a nie innych ludzi. To jest chyba najważniejsze. I żeby raczej dawać dobro na zewnątrz, niż go nie dawać. I to jest chyba ważne. I żeby nie tracić swojej pasji. Myślę, że to jest tak, tak chciałbym funkcjonować. A jakbym miał cię trochę obierać dalej, to poza muzą, jaka jest twoja największa pasja? Poza muzyką? Moją największą pasją jest sport. Znaczy muzyka, sport. No, generalnie... On cię restartuje, on ci daje musztrę, w jakiś sposób zapewnia konkretne też, powiedzmy, bodźce, czy porządkuje życie? Co daje ci sport? Wiesz co, myślę, że daje mi dosyć podobną rzecz do muzyki. Rozluźnia mnie. Sport mnie rozładowuje, moje napięcie. Bo ja jestem człowiekiem o bardzo wysokim napięciu wewnętrznym i są trzy rzeczy, które dla ludzi, którzy mają wysokie napięcie, naturalnie, ja tego nie wiedziałem, ja dowiedziałem się o tym po latach, są trzy rzeczy, które najsilniej rozładowują w człowieku napięcie. To jest sport, muzyka i używki. Wszystkie trzy, rozumiem. No wiesz, nie mogę powiedzieć, że używki są jakby takim elementem dominującym w moim życiu, natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że i sport powoduje rozluźnienie, i muzyka powoduje rozluźnienie, i lampka wina też powoduje rozluźnienie. Więc to są takie rzeczy, które no, towarzyszą mi w życiu. To jakby nie ma co tutaj ukrywać. To jest naturalna potrzeba, którą nawet o tym nie myślisz, a po prostu to robisz. Twoje największe marzenie w tym momencie to? Moje największe marzenie? Marzysz jeszcze? Nie, cały czas. Wiesz co, nie mam żadnych ważnych, nie mam, w sensie najważniejszych. Ale ja mam, wiesz, takie bardzo zwykłe. Ja mam zwykłe marzenia. No, funkcjonować, że tak powiem, w dobrym... z dobrą energią w sobie i na zewnątrz. Życzę ci tego na 2024. Dziękuję. Ja też tobie tego życzę. Dziękuję pięknie. Widzimy się pod sceną na OFF Festiwalu. Was też serdecznie zapraszamy do tego. Moim gościem był Artur Rojek. Zapraszam cię na drugą połowę tego meczu kiedyś, jak będziesz miał ochotę. A jakiego meczu? Naszego meczu, takiego towarzyskiego, wiesz, przyjaznego, na drugą część rozmowy. Przyjmuję zaproszenie, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Wesołych świąt dla wszystkich i dobrego czasu. Bawcie się i korzystajcie z życia. Dobrej soboty, kłaniam się nisko. Max Ber, tak jak mówiłem, moim gościem był Artur. Jeszcze raz pięknie ci dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Zza kulis, czyli Z.